Witam wszystkich. Chciałbym troszkę opowiedzieć o wiertarkach dzisiaj. Tak mnie naszło, bo sam ostatnio tak szukałem wiertarki i tak sobie myślę, że to też jest szeroka dziedzina, bo można trafić na byle co i cieszyć się tylko chwilę. A wiadomo, każdy chciałby sobie kupić coś na długo, na lata. Człowiek ma taką skłonność, że się przyzwyczaja do dobrych rzeczy. I nie chcę tu reklamować żadnej marki, dlatego tu tak pozbierałem troszkę takich sobie gratów gdzieś tam, których nawet nie za bardzo używam. I chciałbym tak powiedzieć z własnego doświadczenia. Na co mniej więcej zwracać uwagę przy zakupie wiertarki? No bo teraz wybór jest duży, wszędzie tego jest dużo. Nie tak jak kiedyś, że trzeba było tam gdzieś w kolejce czekać i przyszły dwie wiertarki na sklep, a w kolejce było 100 ludzi. No teraz tego wszystkiego jest dużo. Ogólnie co mogę powiedzieć? Dzisiaj nie przewiduje się takich sprzętów, żeby chodziły na lata. I to powiedzmy sobie otwarcie, nawet wysokich marek, bo wiemy, jakie tam marki najczęściej są, ta wyższa półka. Ale one też nie są przewidziane na lata. Dzisiaj jest tak robione ogólnie, że takie maszyny jak wiertarka często jest robione na jedną robotę. Wyprodukowane, żeby jedną robotę zrobić i wyrzucić do kosza, i chyba do tego to wszystko zmierza, tak jak i w każdej innej dziedzinie. Tu mam o taką wiertareczkę, którą sobie kupiłem kiedyś na giełdzie, bo po prostu mi się spodobała jej rasowość. Zobaczmy, jak to kiedyś robili wiertarki. To jest naprawdę maszyna. Tabliczka znamionowa jak na jakiejś tokarni. To jest firma, o tu mogę akurat zareklamować, bo to nic nie zmieni nikomu. Firma Krupp. No i zobaczmy, taka duża wiertarka, ona za bardzo nie mięknie. Można w metalu wiercić. Ja to nawet do takiej małej stołowej przykręcałem i też to robiło robotę. To może ta maszyna może chodzić jako mieszadło w branży budowlanej, chociaż ma tylko zaraz zobaczymy, ile wat. Watt, aż ciężko sobie wyobrazić, 125 watt ma ta maszyna. No i sobie radzi świetnie. A dlaczego? Jak to możliwe, że ona sobie tak radzi? Po prostu ma przekładnię. Ma tutaj przekładnię i jest wolnoobrotowa, czyli nadaje się do wiercenia w metalu, w grubym metalu i niczego się nie boi. Jest przekładnia. To jest ta tajemnica. Bardzo podobne były polskie celmy pierwsze. Budową były bardzo podobne. Też metalowe całe, potem tak częściowo metalowe, częściowo z tworzywa. Chociaż powiem, że celma, pomimo że jest to kultowa wiertarka, ale no, nie dorównywała tej maszynie. Ja tak miałem takie szczęście, że te moje celmy przynajmniej no były niestety, ta przekładnia była jakaś inna. Za szybkie były, za szybkie. Także do metalu grubszego, żeby gdzieś wiercić albo tępym wiertłem, bo nie oszukujmy się, no nie każdy umie dobrze naostrzyć wiertło. Były za szybkie i się nie sprawdzały. No ale to były początki. Potem Celma robiła takie maszynki już fajne, bo robiła jak ja to mówię, ze skrzynią biegów. Były biegi 1, 2. No i to było już też fajne. Każda rasowa wiertarka ma biegi.
Ja tak uważam. Każda rasowa ma biegi. Taka wieltareczka w stylu może o takiej, tak, jakiejś tam chińskiej powiedzmy, co ma tutaj potencjometr, to jest zabawka. To jest zabawka, jeszcze cała w plastikowej obudowie. To są wszystko zabawki. I nawet markowe, jakieś tam niemieckie z linii zielonych, niebieskich, no może tam domyślamy się, o jakie chodzi. Czy japońskie, wszystko co jest całe w obudowie plastikowej ma tylko potencjometr, nie ma przełączania biegów, szybkie, wolne. To są zabawki, to można sobie tam raz na pół roku sobie jakiś otworek przewiercić z namaszczeniem i z powrotem do pudełka ładnie pozwijać, włożyć. Jeżeli ktoś rzuca wiertarki po swoim warsztacie i wierci co popadnie, wiertłami jakimi bądź i gdzie trzeba grubo wywiercić, nie w blaszce milimetrowej, ale w kilku milimetrach wywiercić, czy nawet w drewnie, w jakichś krokwiach, krokwiach, płatwiach, no to takie wiertarki te z płynną regulacją to naprawdę nie warto. Musimy wtedy coś wymyśleć, poszukać takiego, żeby o, rasowa wiertarka z reguły ma część tu metalową, ma przerzucanie biegów. Tu też o, akurat powiem, to jest taka firma Mansfeld. Mansfeld to jest produkcja DDR. DDR produkowało też niezniszczalne sprzęty. Firma Web też produkowała, czyli jakby IFA. Ta firma, ta sama firma, która produkowała Simpsonki. Simpsonki też miały dobrą opinię. Czyli te z bloku komunistycznego, jak to się teraz mówi. To były maszyny też na lata, do których się można było przyzwyczajać. To jest właśnie produkcja DDR. To jest produkcja chyba rosyjska. Też maszyna nie do zajechania. One się nazywają IZ chyba, nawet tu gdzieś na tabliczce znamionowej. Takie coś tu jest wypisane. Typ IZ. To też były bardzo porządne wiertarki. Rok produkcji 1985. Tak, i to ciągle chodzi. To ciężko spalić. Jeszcze były bułgarskie, też podobne, też biegówki, silne wiertary. O, tu jest tabliczka jeszcze inna. IZ też jest napisane, typ IZ. No, przede wszystkim rasowe wiertarki mają tabliczki znamionowe, nie jakieś tam naklejki, które za chwilę odlecą krzywo naklejone. Bułgarskie wiertarki, to one się chyba nazywały Elprom. Elprom. Coś takiego. A teraz właśnie, jakie wiertarki wybrać? Jeżeli chcemy porządną wiertarkę, to musi być dwubiegówka. Nie liczyć na to, że my sobie biegi będziemy regulować o tym ustrojstwem. To nie. To jest przewidziane tylko na start i to tak naprawdę każda wiertarka potem powinna chodzić na maksa. Wtedy się nie grzeje, nie męczy. Jeżeli my tam na pół gazu chcemy wiercić w czymś grubym, to zaraz tą maszynę spalimy. Także wszystkie takie wiertareczki, jakie, jak już mówiłem, te zabawki, to jest typowo do amatorskiej pracy, raz kiedyś. Jak nie używamy tego często i tylko do wywiercenia jakiegoś otworku w plastiku czy tam w jakimś drewienku, no to możemy i to może czasami się uda, że nawet lata to chodzi. Ale co, jeżeli już decydujemy się na jakąś taką typową chińszczyznę, to chyba lepiej kupić jednak w jakimś markecie, bo markety dość poważnie traktują temat gwarancji. I nie wiem czemu ta sama maszyna w markecie, a kupiona na giełdzie czy gdzieś tam na rynku, to jest różnica.
market jednak gdzieś kupuje jakiejś wyższej klasy mimo wszystko, bo liczą się z tym, że muszą dać gwarancję i ludzie po prostu jakby po jednym dniu przynieśli poprzynosili te wszystkie maszyny, no to by było no, dla marketu jakaś strata. Może nie bankructwo, ale strata. Z tego co wiem, to te chińskie sprzęty, one też mają swoje, mimo że ten sam model, ale mają swoje jakieś klasy jakości. I market nie pozwoli sobie, żeby wziąć z tej najniższej jakości. Także jeżeli już chcemy kupić chińską, to kupmy w markecie, bo przyniesiemy za kilka dni i na pewno nas poważnie potraktują i nam tą maszynę naprawią albo coś w niej wymienią. A na bazarze wiemy jak jest. Gwarancja jest minutę. Jeżeli chodzi o takie sprzęty, sprzęty, żeby sobie kupić dobrą wiertarkę i z wyższej półki, czyli jakąś markową, to właśnie teraz o marketach powiem. Jeżeli chodzi o markety, znowu te wyższe marki, z reguły dla marketów są robione niby te same modele. Wszystko jest tak samo napisane, ale chyba są robione znowu troszkę gorzej. To już się też przekonałem, że niby ta sama wiertarka. W ogóle nawet już pominę, że czy w markecie, czy u nas, a ten sam model przywieziony z zagranicy nieraz jest całkiem inny. U nas jest najczęściej napisane Made in PRC, Chin, Tajwan. Te same maszyny, ten sam model kupiony za granicą, gdzie jest napisane Made in Belgium, Switzerland, Szwajcaria czy Germany, on będzie całkiem inaczej wyglądał i całkiem inna będzie jakość. Ja to nawet poznaję. Rasowa wiertarka przede wszystkim nie będzie miała takiego kabla, o takiego plastikowego sztywnego kabla, który na mrozie zrobi się twardy jak drut i popęka. Tylko rasowa wiertarka będzie miała taki jak ten przewodzik, gumowany, gruby, długi, nie tam metr, tylko długi kabel. Wtyczka będzie też dobrej jakości, izolowana jakaś, taka lepsza, nie taka, że o tu się zaraz przełamie, o tak jak pokażę, o nawet ten tutaj, ta wtyczka, no to jest taka tandetna wtyczka, co zaraz tu nam się przełamie, nie mówiąc, że tu jakiegoś uziemienia nie ma, nie wiem, no tu jest uziemienie, to prawdopodobnie i wiertarka jest uziemiona. Także to jest kabel jakościowy i jeżeli nawet markowy sprzęt, a ma taki kabel plastikowy, to już wiemy, że chcą nas oszukać i chcą na nas oszczędzić. Jeżeli chcemy wiercić w metalu, chcemy mieć silną wiertarę, koniecznie muszą być biegi. Koniecznie muszą być biegi, żeby na pierwszym biegu miał tam obroty ta maszyna, żeby miała powiedzmy nawet 500 obrotów do 1000. To są takie dobre obroty do ciężkiego wiercenia. I wtedy ta wiertarka nam się tak szybko nie spali, bo ona sobie chodzi wolniutko, nie przegrzewa metalu i ładnie wierci. Jeżeli wiertarka ma 3000 obrotów, to się w ogóle nie nadaje do metalu. Także, jeżeli chodzi o markę, to nie będę tu reklamował żadnej marki. No ale myślę tak, jeżeli chcemy kupić markową wiertarkę, możemy i zaryzykować kupić używaną. Nie wszyscy są nieuczciwi i często
Często możemy trafić na naprawdę fajny, mało wysłużony egzemplarz, dużo tańszy niż w sklepie. I będzie nas cieszył. A co jeszcze jest ważne, że to najczęściej te używane są przywożone gdzieś z zagranicy i one z reguły są lepszej jakości. Tylko uważajmy na te z Anglii, te żółte, bo one często są w okazyjnej cenie, a się okazuje, że ta wtyczka jest troszkę inna. A to oznacza, że one są na 110 V. A chyba nikt z nas nie chciałby gdzieś po domu czy po budowie latać z 10-kilogramowym transformatorem. Jeszcze tak bym chciał tylko powiedzieć jedną sprawę. Jeżeli jakiś model nam się spodoba wiertarki, to weźmy sobie, wbijmy na internet ten model i zobaczmy, ile stron nam się wyświetli z częściami. Bo jeżeli nam się wyświetli dwa ogłoszenia z częściami, no to wiemy, że będziemy mieć prędzej czy później jakiś problem, nawet ze szczotkami, jeżeli by trzeba było wymienić. Pod względem jest kilka takich marek, nie będę mówił jakie, no z zachodu, no i te japońskie też, które mają dość dobry serwis i praktycznie wszystko jest. Wilniki, szczotki, stojany, przełączniki, obudowy, wszystko jest. I wtedy się nie boimy, nawet jak trafimy gdzieś na, że ktoś nam wyśle troszkę zepsutą wiertarkę, to my ją szybko i w miarę tanio naprawimy. A jeżeli nie ma części do jakiegoś modelu, no to mamy wielki problem i nieraz dobry sprzęt, a musi pójść do kosza. No w wiertarce najczęściej siada, mi się wydaje, wilnik. To jest najważniejsza część wiertarki. No dlatego jeżeli wiertarka zaczyna nam coś tak nierówno chodzić, tak jakby przerywać, ma niższe obroty, albo zaczyna się troszkę grzać, albo tutaj o przez te otworki gdzieś widzimy, że za dużo tam iskier jest w środku, to nie męczmy już jej, naprawdę nie pracujmy nią, tylko zobaczmy, czy są szczotki. Nieraz szczotka nawet jest, tylko gdzieś w kurzu się zatnie i nie dochodzi do, o tutaj, do komutatora i zaczyna się palić. No i to już jest naprawdę ostatni dzwonek, żeby zatrzymać sprzęt i sprawdzić, co tam się dzieje. No gorsza jest sprawa, jeżeli otworzymy wiertarkę, przy takich objawach otworzymy wiertarkę i szczotki są. To wiemy, że jest poważna awaria wiertarki, czyli serce wiertarki, wilnik jest przypalony. No tu już wtedy warto się zastanowić, czy naprawiać, czy lepiej szukać innej wiertarki. Bo często do takich rasowych, wysokiej półki elektronarzędzi możemy kupić wilnik, tam powiedzmy za 80 zł, za 120, ale to już jest chiński wilnik. No i on nam tak pochodzi, często tak nam pochodzi jak o w takiej wiertarce. Taki czas. Czyli co z tego, że będziemy mieć fajną wiertarkę, profesjonalną, ale środek będziemy mieć tandetny, który jak tylko troszeczkę złapie temperatury, zaraz się tu spali. No nowsze sprzęty teraz, szczotki mają takie, że po prostu wiertarka w pewnym momencie nam przestaje pracować bez żadnych objawów i to jest bardzo fajne, bo szczotka nie dochodzi do końca, żeby aż się wykończyła do sprężynki, powiedzmy, czy tam do końca tego przewodu, tylko się wcześniej ma jakiś izolator, dojdzie do tego izolatora, maszyna nam się zatrzyma i nie ma żadnego uszczerbku na wilniku. I to jest bardzo fajny patent i dobrze, żeby to było we wszystkich maszynach. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Jeżeli wytrzymaliście ze mną do końca, to się bardzo cieszę.
i pozdrawiam wszystkich, życzę, żeby trafić na fajny, udany egzemplarz i naprawdę, żeby cieszyć się taką wiertareczką lata.